Organizowany przez nasze radio plebiscyt siedmiu wspaniałych zgromadził w miniony piątek najlepszych sportowców z naszego regionu. Spośród 22 nominowanych głosami kapituły złożonej z zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy sportowych oraz głosowania SMS-owego wybrano siedmiu najpopularniejszych sportowców. Po raz trzeci z rzędu, a czwarty raz w swojej sportowej karierze zwyciężył Artur Kozłowski, lekkoatleta reprezentujący MOL KS MOZ Sieradz. Kolejne miejsca przypadły Adrianowi Maniewskiemu z klubu motorowodnego Ślisk z Duńska Wola, Przemysławowi Szczepanikowi, kajakarzowi z KKS Sieradz, Sławomirowi Glapińskiemu, lekkoatlecie z klubu MOL KS MOZ Sieradz, Danielowi Krawczykowi, piłkarzowi z klubu Gatta Aktiv z Duńska Wola, Mai Nix, lekkoatletce z klubu MOL KS Park z Duńska Wola oraz Karolowi Kozniowi, lekkoatlecie z klubu MOL KS Park z Duńska Wola. Spośród ośmiu nominowanych trenerów, tym najpopularniejszym okazał się Piotr Szymala, trener Przemysława Szczepanika, najbardziej utytułowanego zawodnika kajakowego klubu sportowego Sieradz. Wydarzeniem roku uznano setny maraton Jacka Gnesińskiego, który swoją biegową karierę rozpoczął w 1979 roku, biorąc udział w Maratonie Pokoju w Warszawie. Sportową imprezą roku został zorganizowany po 28-letniej przerwie maraton rzeczny Między Mostami. W kategorii nasi w Polsce i na świecie zwyciężył Bartłomiej Zalewski, trener piłkarskiej reprezentacji Polski do lat 16. Tak po cichu miałem nadzieję, że to jednak będzie troszkę inne miejsce, bo listy robi się troszkę monotonny przez to, ale mimo wszystko jestem bardzo zaszczycony, że zwyciężyłem i przez to dziękuję kapitule, która oddała na mnie swoje głosy, wszystkim, którzy oddali swoje głosy SMS-owe, to jest również bardzo dobre miejsce na to, żeby podziękować wszystkim, którzy wspierają to, co robię. Spodziewać się nie spodziewałem, bo tak jak mówisz, już trzy razy wygrałem, czwarty raz. Troszkę to robi się takie już może monotonne, ale na pewno za każdym razem jest to bardzo radosne i bardzo motywujące do dalszej pracy. Także na pewno bardzo, bardzo się cieszę, mimo że jest to jednak zaskoczenie. Znaczy no, wiedziałem, że mogę być wybrany do tej siódemki. No jednakże bardzo się cieszę, że mnie wybrali. Każde takie wyróżnienie motywuje na pewno. Nieważne jakie jest rangi, czy łódzkiej, czy polskiej, czy nawet tutaj właśnie regionu, ale naprawdę jest bardzo ważne, bo motywuje do dalszego działania. No bardzo dużo osób pomaga, są koledzy, są znajomi, bardzo dużo rodzina, bardzo dużo trener. No wiadomo, trener jest najważniejszy w tym wszystkim. Pokazuje, jak to wszystko ma wyglądać, uczy, jak iść do przodu. No i wszyscy, którzy są dookoła, tak naprawdę. Powiem szczerze, że w tym roku nie spodziewałam się tego. W zeszłym roku nie zostałam wyróżniona, chociaż powiem szczerze, że 6 lat na podium, rok po roku, to jest spore osiągnięcie w lekkiej atletyce, być w czołówce każdego roku, więc mała nadzieja była. Po raz kolejny Artur Kozłowski, Sławek, mój kolega, lekka górą, tak. Karol Kozuń także, więc naprawdę super. Nie da się ukryć, że cała siódemka wspaniałych sportowców ma na swoim koncie liczne sukcesy. Ubiegły rok to były dwa medale Mistrzostw Polski. Zostałem mistrzem Polski w biegu ulicznym na 10 km, wicemistrzem Polski na 5 km. Startowałem w wielu biegach ulicznych tak naprawdę w kraju i za granicą. No i tak naprawdę ja zawsze mówię, że moim sukcesem jest to, że tak długo jeszcze biegam i z roku na rok tą poprzeczkę sobie staram podnosić i nowy, każdy nowy rok to są nowe wyzwania. Także cieszę się, że jeszcze bawię się w tą lekkoatletykę i przy okazji zdobywam jakieś fajne miejsca. Ubiegły rok to są trzy mistrzostwa Polski na kilometr, na 5 km i na 20,5 km. Jest też brązowy medal na 10 km. No i starty w Mistrzostwach Europy i Świata. Za ubiegły rok jest to brązowy medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Kategoria młodzieżowca ma 3 lata, więc to był mój pierwszy rok, medal brązowy. Mógł być medal srebrny, były bardzo duże problemy techniczne przez cały sezon, więc to była moja pięta achillesowa. Bardzo żałuję tego, bo na treningach było naprawdę super, ale no nie udało się zrobić tego na najważniejszej imprezie. Sportowcy na laurach nie spoczywają i cały czas podnoszą sobie poprzeczkę.
W tym roku na wiosnę pierwszy poważny cel to jest bieg maratoński w Warszawie 26 kwietnia. Tam będę starał się wypełnić minimum olimpijskie na następną olimpiadę do Rio de Janeiro. No i jest to taki cel dosyć ambitny. Miejmy nadzieję, że się wszystko spełni tak jak to zamierzam i zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. No, na razie plany takie są, żeby bardzo ciężko trenować, iść do przodu. No i załapać się na Igrzyska Olimpijskie, ale do tego jest bardzo długa droga, trzeba dużo postępów zrobić. No i na razie to są marzenia. Sukcesów sportowych nie byłoby bez trenerów, dlatego nagroda dla najlepszego trenera dla Piotra Szymali to ogromne wyróżnienie. Ja jako trener akurat tutaj doceniony zostałem i zwyciężyłem, a zawodnik Przemek uplasował się na trzeciej pozycji. Jest to też wysokie miejsce, w sumie jest to miejsce medalowe na podium. Jest to duże wyróżnienie i niezgromnie się cieszymy z tego, bo cały nasz wysiłek, praca wieloletnia jest teraz doceniona i daje tą większą motywację do dalszego działania, dalszej pracy i dążenia do tego celu najwyższego, którym są Igrzyska Olimpijskie. Maraton rzeczny między mostami po raz pierwszy zorganizowany został w 1954 roku i rozgrywany był do roku 1986. Nie dziwi więc, że reaktywacja tych zawodów została wybrana sportową imprezą roku. Gdzieś tam w głębi serca czułem, że faktycznie to wyróżnienie się może trafić. Fakt faktem, imprez, które zostały nominowane, były trzy imprezy, dwie w dwóch kategoriach nominacje. Ale fajnie, że udało się wygrać tą imprezą roku. W sumie takie zdobycie na terenie Zduńskiej Woli liczy się podwójnie, bo gol strzelony na wyjeździe to podwójny gol. Także jako stowarzyszenie, bo tutaj należy podkreślić, że całe stowarzyszenie to zapracowało. To nie jestem ja jako osoba, tylko cała praca stowarzyszenia, ludzi, którzy się angażują, którzy pracują społecznie, którzy poświęcają swój czas, niekiedy również pieniądze. Po to właśnie, żeby stworzyć takie eventy, które udaje nam się od jakiegoś czasu realizować. Planów oczywiście jest bardzo dużo, już pojawiła się w tej chwili Play Arena, o czym Państwo wiecie. Na pewno będziemy organizować po raz kolejny maraton pływacki. Plebiscyt Siedmiu Wspaniałych ma bogatą tradycję i nagradza sportowców już od 17 lat. A jakie były jego początki? Pierwsza edycja była organizowana razem z tygodnikiem 7 dni. Były różnego typu tradycyjne plebiscyty w regionie w ziemi sieradzkiej. No, postanowiliśmy, że jako radio i tygodnik 7 dni zrobimy własny plebiscyt. No i tak 17 lat temu wpadliśmy na to podczas jakiejś imprezy z panią redaktor, wówczas naczelną gazety, Moniką Czernow. I do dzisiaj ciągniemy tę imprezę i mam nadzieję, że ona z roku na rok się rozwija. A kto dokładnie wpadł na ten pomysł, dzisiaj chyba trudno powiedzieć. No, ważne, że się udało. No, pierwsze plebiscyty kończyły się hucznie, muszę powiedzieć, bo to nie były gale, to były bale mistrzów sportu. Była orkiestra, były tańce, były suto zestawione stoły. No i podobnie jak tutaj na scenie, wtedy też była scena dodatkowo i nagradzaliśmy laureatów. Bawiliśmy się do białego rana wszyscy, no ale z czasem od tej formuły trzeba było odejść. Ale myślę, że takie formy gali też znakomicie się sprawdzają. To jest coś innego, ale równie atrakcyjnego, myślę. Także początki były, nie potrafię teraz powiedzieć, kto personalnie wpadł na ten pomysł, ale można powiedzieć, że pomysł się zrodził bardzo szybko. Radio ma 18 lat, plebiscyt 17 edycja, także to musiało być już w pierwszym roku działalności. No po prostu postanowiliśmy nagrodzić sportowców wzorem może też innych mediów. No i to nam się udało, bo plebiscyt, tak jak mówiłaś, wrósł w sportowy krajobraz już tutaj regionu. No już w zeszłym roku, kiedy wiedzieliśmy, że ratusz będzie oddany w Zduńskiej Woli do użytku, po prostu chcieliśmy po pierwsze sprawdzić, jak impreza się sprawdzi w nowym miejscu. A po drugie, no też chcieliśmy wyjść gdzieś poza Sieradz, ponieważ sam plebiscyt dotyczy szeroko rozumianej ziemi sieradzkiej, ale w zasadzie dwóch powiatów, sieradzkiego i zduńskowolskiego, więc to była znakomita okazja, żeby też z galą przejść do Zduńskiej Woli. Myślę, że to się znakomicie udało.
No, tegoroczna gala jest w nowym miejscu. To już jest dokładnie czwarte miejsce, piąte, bo była sala C Starostwa Powiatowego w Sieradzu, była sala jednostki wojskowej, była sala pod dawnymi Siódemkami w Sieradzu, obecnie Hotel Klimczak i był Teatr Miejski w Sieradzu, a teraz jest Zduńsko-Wolskie Centrum Integracji Ratusz. No, pierwszy raz wyszliśmy poza Sieradz i bardzo nam się ta idea podoba. Gala Siedmiu Wspaniałych to okazja do pokazania, jak popularny i różnorodny jest sport w naszym regionie. Z rozmachem zrobiona gala. Ciekawi sportowcy, ciekawi wychowawcy, trenerzy. Także cieszy się tylko, że w mniejszych ośrodkach ten sport kwitnie i cieszy się takim zainteresowaniem ludzi, bo na gali pełno osób, pełno ciekawych, zainteresowanych kibiców sportowych, a także sponsorów. To jest w dzisiaj sporcie niemalże najważniejsze, że jest jeszcze ktoś, kto chce dokładać do sportu, żeby ten sport kwitł w miejscowościach takich jak Sieradz czy Zduńska Wola. Wielu zapaleńców sportowych, ale też pokazuje tą różnorodność w tak małym obszarze, jakim jest ziemia sieradzka, taka wielość dziedzin sportowych. Mnie od razu zaskoczyło, kiedy oglądałem same nominacje, do tego, że w tylu różnorodnych sportach tutaj są kluby, klubiki, trenująca młodzież, bo generalnie to bardzo młodzi ludzie są laureatami tego plebiscytu i to rokuje na przyszłość. Że sport uczy pewnych cech, które wszyscy powinniśmy mieć, a przynajmniej znać, czyli takich jak honor, jak to, żeby postępować fair play i w życiu sportowym, i w życiu zawodowym, ale też szeregu innych, że przeciwnika nie ocenia się po pozorach. Sport naprawdę to świetna rzecz, każdy powinien sport uprawiać, a jeżeli ktoś nie może, to chociaż niech ogląda i kibicuje takim plebiscytom jak ten. Ja jestem też bardzo mile zaskoczony, że tyle dyscyplin jest i w tylu dyscyplinach jest reprezentacja naszego regionu na szczeblu takim krajowym i międzynarodowym. Myślę, że o to chodzi, żeby to nie było tylko na piłce nożnej, chociaż do piłki nożnej nic nie mam. Ale zazwyczaj jest piłka nożna, siatkówka, a tu są różne inne dyscypliny i fajne jest to, że młodzież garnie się do różnych dyscyplin, próbując znaleźć swoje miejsce w różnych dyscyplinach, a najbardziej pozytywne, że w ogóle chcą usprawiać sport, bo dzisiaj przy Facebooku, przy komputerach, przy tej erze całej elektronicznej mało młodzieży uprawia sport i dobrze, że jest garstka tych, którzy może zaszczepią wśród swoich przyjaciół tą pasję. Na uroczystej gali nie mogło zabraknąć akcentów artystycznych. Przed zgromadzonymi gośćmi zaprezentowała się Klaudia Szarowska. Kochany, kochany, lecą z drzewa jak dawnie kasztany, wprost pod stopy par roześmianych. Jak rudy lecą grad, jak noc, gdy walece, rudy kasztan ci dałam i serce, a ty rzekł mi trzy słowa, nic więcej, że kochasz mnie. Swoje umiejętności zaprezentowali sportowcy z klubu Karate Kyokushinkai. Gdy wszystkie nagrody zostały rozdane i emocje opadły przed publicznością, wystąpił kabaret 7 minut po. Można powiedzieć, że Gala Siedmiu Wspaniałych to regionalne wydanie Balu Mistrzów Sportu, które dostarcza emocji nie tylko samym sportowcom, ale też kibicom. My z takim staramy się robić rozmachem. Jeżeli to widać na zewnątrz, to bardzo się z tego cieszę, bo chcielibyśmy, aby tak była odbierana ta gala. Staramy się dbać o każdy drobny szczegół, najdrobniejszy, o odpowiednią oprawę, o odpowiednich gości, żeby ci sportowcy nominowani i nagradzani czuli się dowartościowani właśnie podczas tej gali, podczas tego plebiscytu, no żeby było im miło, bo wiadomo, że nie żyjemy w wielkiej aglomeracji, tylko w małych miastach, miasteczkach i wsiach i ciężko jest to takie codzienne docenienie wysiłku tych sportowców młodych, starszych, dorosłych, organizatorów różnych imprez, trenerów i my staramy się to robić. Mam nadzieję, że z sukcesem. Zwycięzcom 17. plebiscytu Siedmiu Wspaniałych gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Kolejna, tym razem pełnoletnia edycja plebiscytu już za rok.